Witamy wszystkich w imieniu Jezusa i zapraszamy do Słowa. Modlimy się, aby Duch Święty włożył te słowa w wasze serca, dlatego, że to nie jest Słowo człowieka, to jest Słowo Boga. I sam Jezus powiedział, że w Jego miejsce przekazujemy Słowo, które zasadza się w sercach. On powiedział, że siewcą jest ten, który sieje Słowo, czyli w tej chwili ja jestem siewcą. Ja jestem siewcą Słowa do twojego serca. Taki ktoś kiedyś zasiał to Słowo w moim sercu i serce, które przyjęło to Słowo i przyjmuje Słowo, bo to nie jest tak, że gleba musi być cały czas żyzna, czyli nasze serce, żeby można było wzrastać w Bożym Słowie. I tutaj ja powiedziałem, napisałem na Facebooku, że to będzie się nazywać co jest z tą wiarą. Co z tą wiarą? Jak ta wiara po prostu przychodzi? Jak ta wiara zasadza się w nas? I wiecie, przeczytamy kilka miejsc w Piśmie Świętym. To wszystko są przypowieści i Jezusa, które potem on tłumaczy, żeby ludzie mogli to pojąć. I wiecie, taką rzeczą, na którą zwrócimy uwagę, to będzie ziarko. To będzie te ziarko. I teraz tak, jedziemy do Mateusza, rozdział 17 i będziemy czytać od 20 wersetu. I tam jest powiedziane tak. Jestem Mateusza jestem. I zobaczcie, tutaj Jezus powiedział do swoich uczniów tak. Oni nie mogli uzdrowić człowieka, który był epileptykiem, słuchajcie. Nie mogli wygonić z niego ducha złego i pytali Jezusa, dlaczego oni tego nie mogli zrobić. I Jezus odpowiada, to jest 17 rozdział, 20 werset. A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego nie mogliście tego człowieka uwolnić. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko. I jeszcze jakie ziarnko? Gorczycy. Czyli musztardy. Najmniejsze ziarnko, albo jedne z najmniejszych na ziemi całej. Jest powiedział, że to jest najmniejsze ziarnko na ziemi. Wyobraź sobie, jak wielkiej wiary potrzebujesz. Jednego ziarnka tylko. I widzicie, tutaj mówi Jezus dalej. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, podnieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. To powiedział Jezus. Czyli tutaj Jezus przyrównuje wiarę, która może wszystko zrobić, wszystko zmienić, wszystko naprawić według woli Bożej, tak jak Bóg chce, żeby było, do małego ziarenka, słuchajcie. Do małego ziarenka. Kiedy pójdziemy do... Wiecie, tutaj, jeżeli spojrzymy na przykład na religijną stronę, na kościoły i na nauczania, to zobaczymy, że oni mówią nam, że my mamy mieć wiarę jak górę. Tak wielką wiarę musimy mieć, bo mówią, o, brakuje ci wiary, brakuje ci tego czy tamtego. Że zawsze musisz coś tam robić jeszcze. Więcej czytać, więcej modlić się, więcej tego, tamtego, żeby mieć więcej wiary. Ale tutaj zobaczymy, że właśnie nie chodzi o to więcej wiary. Chodzi o to jedno ziarko, ale wiary. I w Piśmie Świętym od razu może powiem, znajdujemy kilka miejsc, gdzie możemy mieć wiarę jak to ziarko. Potem, kiedy ona w nas rośnie, możemy ją mieć tak zwaną małą wiarę. Nie? O tym też Jezus mówił. Możemy mieć dużą wiarę. A jeżeli ktoś nie ma wiary jak ziarko, to nie ma jej wcale. Czyli jak zrobić, żeby mieć wiarę, słuchajcie. Jak zrobić, żeby mieć wiarę? I jak przejdziemy do... Czyli co, jeśli nie masz wiary wielkości ziarka, to nie masz jej wcale. Wiecie, Pismo Święte nam mówi, że Bóg obdarzył ludzi darami i On dał. Wiecie, w Ewangelii Jana jest napisane 3 rozdział 16 werset, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, jedynaka, słuchajcie.
aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł tłumaczy, mamy 12 rozdział i 11 werset. Tutaj jest powiedziane o różnorodności manifestacji Ducha Świętego w życiu wierzących ludzi. Prawdziwie wierzących ludzi. I tu jest w 11 powiedziane tak. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, rozdając każdemu poszczególnie jak chce. Czyli widzicie, Boży Duch, który jest Duchem, który od Boga Ojca przyszedł i od Jezusa przyszedł na ziemię i jest na ziemi w tej chwili, On rozdaje każdemu jak chce. I teraz, żeby zrozumieć, dlaczego jednym Duch Święty rozdaje i daje im więcej, a drudzy na przykład są w jednym miejscu, wiecie, to możemy zobaczyć sobie to w... Spójrzmy, może to jest Efezjan. Efezjan 4 rozdział i 7 werset. Zobaczcie. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. I powiem wam tak. Tutaj dalej, gdy będziemy przeglądać wersety, to zobaczymy, że każdy dostaje miar wiary od Boga. Zobaczcie, miarą wiary jest właśnie to małe ziarnko wiary. I teraz ja decyduję, co ja z tym ziarnkiem zrobię. Czy ja po prostu posadzę to ziarnko w moje serce i zacznę, ta wiara zacznie zakorzeniać się w moim sercu i zacznie rosnąć i zacznie przynosić plon, czy ja po prostu tylko zostanę słuchaczem. Jezus wielokrotnie mówił, nie bądźcie słuchaczami, ale wykonujcie słowo. I teraz jest powiedziane tam, jest mówi, że jeżeli jesteś słuchaczem, nie wykonawcą, to samo mówi Jakub, to samo mówią inni apostołowie, po prostu ty nie będziesz miał udziału w tym królestwie, dlatego że ty słyszysz o nim, ale ty nie wchodzisz. Wchodzisz do królestwa przez wykonywanie. I teraz przejdziemy do Ewangelii Łukasza. Do Ewangelii Łukasza. Nie zacząłem głosić, aż niektórzy ziemali. 13 rozdział, 19 werset. Jezus mówi tak. Podobne jest, tutaj może 18, mówił Jezus, do czego jest podobne Królestwo Boże i do czego je przyrównam? Podobne jest do ziarka gorczycznego, które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu. I wyrosło i stało się drzewem. I ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. Zobaczcie, tutaj Jezus mówi, Królestwo Boże, słuchajcie, wiadomo, że zasadza się na wierze. I ta wiara jest ziarkiem. I tu Jezus mówi znowu to samo, że podobne jest Królestwo Boże do ziarnka. I teraz co? Co robi dana osoba, która właśnie w tym Królestwie Bożym chce być, albo chce raczej, żeby Królestwo Boże było w niej. Zobaczcie, co ona robi. Bierze pewien człowiek to ziarnko, wrzuca do swego ogrodu i ono wyrasta i staje się drzewem. I ptaki niebieskie mieszkają w tym drzewie. I wiecie co? Tu jest coś ciekawego, ja to sparafrazuję troszkę to, dlatego że ten Jezus mówi, ten człowiek co robi? Bierze i niesie to ziarnko do swego ogrodu. Wiecie, ogród to jest coś, co jest ogrodzone. I dlaczego on tam do swego ogrodu to ziarnko niesie? Dlatego, żeby móc to ziarnko strzec, słuchajcie. Żeby on sam mógł strzec to ziarnko. Żeby móc je ochraniać. Żeby móc pozwolić, żeby to ziarnko mogło wydać plon. Czyli co? Ty bierzesz ziarno wiary, sadzisz je tam, w swoim ogrodzie, w swoim sercu. I ty sam je pielęgnujesz i strzeżesz. Dlaczego Bóg dał Adama do ogrodu Eden? Po to, żeby on pielęgnował i strzegł ten ogród. Wiecie, to nie był ogród Adama. To był ogród Boży. I tak samo Bóg, kiedy my przychodzimy do Jego, On sprawia, że w naszym sercu powstaje taki ogród Eden.
I ty w swoim sercu właśnie bierzesz, bo Bóg ci daje taką łaskę, że stajesz się nowym kimś, nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. To mówi w 2 Koryntian 5,17. Każdy, kto jest w Chrystusie, kto przyjął Chrystusa, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Czyli ogród, który w tobie był, zanim poznałeś się, zanim zdecydowałeś i za Jezusem, był po prostu uschłym, takim pełnym, wiecie, kolców i tak dalej, takim miejscem. Ale tutaj Jezus nam daje taki Eden do naszego serca. I ten Eden jest duchowością, gdzie ty możesz posadzić, słuchaj, ziarko królestwa. Ty możesz tam zasadzić wiele fajnych rzeczy. Dlatego, że ten Eden już ma taką duchowość, atmosferę, że te wszystkie ziarka Bożego Słowa mogą tam być zasadzone. Bardzo prosto. Dlatego te przypowieści Jezusa o tym wszystkim świadczą. I teraz zobacz. Nie powiedział Jezus, że ty bierzesz to ziarko i ty je sadzisz na polu. Nie. Ty po prostu je sadzisz w ogrodzie. W tym Bożym miejscu w tobie. Żeby co? Żeby je podlewać, pielęgnować, żeby je strzec. I teraz to ziarko widzimy, że wydaje plon. Mówiliśmy, że od wiary, która jest ich ziarko, zaczyna się wszystko. Może potem być mała wiara, może być wielka wiara i ona cały czas rośnie. I co jest powiedziane? Że Duch Święty, mówimy, że On rozdaje każdemu jak chce. I jest taki jeden werset, który tu mam zapiska, który mówi, że jeżeli byłeś wierny w małym, dostajesz więcej. Że Bóg sam przydaje wiarę. Ale wiecie, Bóg przydaje wiarę, ale to my jesteśmy tymi, którzy pielęgnujemy tę wiarę w sobie. Bo jeżeli ja czytam Pismo i przychodzi myśl z wątpliwości, tak jak przyszła do Ewy, od diabła, czy na pewno Bóg tak powiedział, to co ja robię teraz? Jak ja przyjmuję tą myśl, no to ja zaduszam to ziarko wiary we mnie. Ziarko wiary opiera się na każdym Bożym Słowie tak, jakby to było faktem, bo faktycznie Słowo Boże jest tak jawne. Czyli co z tą wiarą teraz? Dlaczego jest wiele ludzi, wiele kościołów, wiele wyznań, a wiary mało? Dlaczego? Dlatego, że ten ogród Eden nie zamieszkał ich na stałe. Wiecie, Adam, kiedy ten ogród został stworzony w tym ogrodzie, on musiał wszystkie złe zwierzęta, dzikie zwierzęta, dzikie zwierzęta symbolizują dzicz. To nie jest normalne, naturalne. To są zwierzęta, które nie są przeznaczone, żeby były z ludźmi. I on te zwierzęta musiał trzymać z dala od ogrodu. Nie wiemy, czy było ogrodzenie w tym ogrodzie, ale podobnoż było. Skoro ogród, to było i ogrodzenie. Ale te zwierzęta w jakiś sposób mogły się przedrzeć przez to ogrodzenie. Dlatego i w naszym sercu jest taki ogród i my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby strzec tego ogrodu. Strzec z tego serca. W przypowieściach jest napisane, ponad wszystko, synu mój, na początku jest powiedziane, daj mi swoje serce, a potem mówi, strzec swego serca. Ponad wszystko, bo z niego tryska źródło życia. Czyli z mego ogrodu, z tego, co tam zasadzam, słuchajcie, wszystko wychodzi. Czyli jeżeli mam ogród i pozwalam, żeby to rosło osty, pokrzywy w sumie w niektórych miejscach też są lecznicze, ale w tym momencie, kiedy my chcemy, żeby ten ogród był piękny, to nam ona przeszkadza, ta pokrzywa. Chyba, że gdzieś tam może za płotem rosnąć, słuchajcie. I teraz różne chwasty. I teraz co te chwasty robią? Zobaczcie, Jezus następną przypowieść daje i mówi podobieństwo o pszenicy i konkoru. Porównuje tutaj ten twój ogród i Słowo Boże do ziarn pszenicy, które jest zasadzane w twoim sercu. Ziarnka pszenicy są zasadzane i one sobie rosną. I teraz przychodzi wróg i próbuje zasiać konkol, który jest tak podobny do pszenicy, że dopiero kiedy urośnie i jest prawie dojrzały, człowiek może rozróżnić, że to jest konkol, że to są same plewy. I widzicie, my jesteśmy odpowiedzialni za nasz ogród, żeby go strzec, żeby nie pozwalać złym zwierzętom i złemu, żeby cokolwiek nas zasiał. I wiecie, przejdziemy do Łukasza 13 rozdziału. Tu byliśmy i czytaliśmy już. Czyli tak, podobne jest Królestwo Boże do ziarnka gorczycznego. Powiedzieliśmy, w innym miejscu jest napisane, że to jest najmniejsze ze wszystkich ziarenek. Które wziął pewien człowiek i wrzucił do swego ogrodu. Wiecie, to w polskim przetłumaczeniu jest różnie przetłumaczone czasami. Także wrzucił, zasadził i tak dalej, to jest
to jest wszystko do pojęcia, no nie? Bo jeżeli ty chcesz zasadzić siarko, nie? To ty po prostu je zasadzasz, ty je nie wrzucasz, nie? Czyli tutaj tak jest powiedziane wtedy w Brytyjce, w Biblii tłumaczonej jest The King James Version na polski, przekładanej. I wyrosło i stało się drzewem i ptaki niebieskie zagnieździły się w jego gałęziach. I tutaj widzicie, chodzi, że jeżeli te ziarko zaczyna być podlewane, tak jak apostoł Paweł mówił o królestwie. Wiecie, co mówi apostoł Paweł? Tak, mówi tak. Ja zasadziłem, Apolos podlał, ale Bóg dał wzrost. Czyli ziarno Królestwa Bożego zasadza się w naszych sercach, kiedy my wierzymy w to słowo. Kiedy my wierzymy, że tak jest. I co? Kto zasadza to ziarno? Zasadza je Bóg. Nie, przepraszam. Zasadzasz je ty. Bo tak, sieje siewca, apostoł Paweł, wiecie, chodzi o to. Zaraz tam dojdziemy. Apostoł Paweł głosił. Nie? I Apolos przyszedł i podlał. Co podlał? Ja głosił. Głosił Słowo Boże. I teraz mówi tam dalej ten werset właśnie, że nie ten, co sieje, czy podlewa, czyli co? Tam, gdzie on głosił, mówi, że on siał to ziarno. Apolos podlewał te ziarno Królestwa Bożego. Ale mówi, że ani ten, co sieje, ani ten, co podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Czyli jakby nie patrzeć, kiedy my troszczymy się o to Boże ziarno w naszych sercach, czyli w tym ogrodzie atmosfery Boga w nas, nie? Jest to ziarno. I teraz, kiedy my troszczymy się o to ziarno, ono zostaje co? Przez nas zachowane, chronimy je, strzeżemy go i nie dajemy co? Krukom, żeby wydziobały te ziarno. Teraz, gdzie to jest napisane w Ewangeliach o tej... Mamy Mateusza 13 rozdział. Tam przejdziemy na chwilę, żebyście mogli zobaczyć, jak to Jezus tłumaczy. I tak, 13 rozdział i tam czytamy od pierwszego wersetu. Może przejdziemy od razu do przypowieści. Trzeci werset. I rzekł Jezus, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, wyschły. Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne stokrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. I tutaj zawsze, kiedy jest w Piśmie Świętym powiedziane, kto ma uszy, niechaj słucha, to znaczy, że musisz swoje serce skierować na Boga i wytężyć swój słuch. To, co Duch Święty chce ci powiedzieć z tej przypowieści. I teraz Jezus tłumaczy apostołom tą przypowieść. Mówi, wysłuchajcie tego podobieństwa. Co ono oznacza? To podobieństwo o siewcy. Przepraszam, to jest tak, o czworakiej roli, a tutaj jest o siewcy, bo mają te podobieństwa mają dwie nazwy. Można je nazwać o czworakiej roli albo podobieństwo o siewcy. Także to jest to też pokazane. I zobaczcie, wysłuchajcie więc podobieństwo o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to. Czyli możesz słuchać na przykład teraz tego, co ja słucham, i nie rozumieć tego, co ja w ogóle mówię. Jezus tu tłumaczy dla Żydów, nie? Że oni, tak jak napisał prorok, będziecie słuchać, ale nie usłyszycie. Wiecie, dlaczego oni nie mogli słyszeć? Bo w ich sercach nie było przemiany jeszcze. Dlatego, kiedy my słuchamy Bożego Słowa, my potrzebujemy być pewni, że my kochamy Pana i kochamy Jego Słowo. My musimy być przekonani, nastawieni na to, że ja teraz, tak jak rybak idzie na ryby, wędkarz raczej na łapanie wędką ryb, on się nastawia, że je złapie. Kiedy ja idę słuchać Bożego Słowa, ja muszę nastawić się, że ja chwycę coś z tego, że ja chwycę to Słowo do mego serca, że ja schowam w głębi serca to Słowo, że ono się tam ukorzeni, że ja na to pozwolę. Tak mówi w przypowieściach, w 4 rozdziale 4:20.
Zachowaj w swoim sercu, w głębi serca. I tak dalej. Nie pozwól, żeby wróg ci wykradł te słowo z twojego serca, Boże Słowo. I co? Tutaj jest powiedziane, że jak ktoś nie rozumie tego słowa, to przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drodze. Zobaczcie, nie rozumie. Nie rozumie. I teraz widzicie, my mówimy, co jest to wiarą, jak mieć wiarę. Czy dostanę wiarę z tego, że będę religijną osobą, będę czytać dużo książek, dużo się modlić, będę kłaniać się w przeróżnych miejscach, tam, gdzie byli mężowie wiary przede mną. Pójdę na Areopa gdzieś pod Akropol. I tam się pokłonię, bo tam Paweł głosił. Pójdę, gdzie Piotr głosił, gdzie Jezus chodził, wszędzie pojadę. Ale czy to mi da? Co to mi da? Czy to zasadzi Królestwo Boże w moim sercu, które zasadza się i jest jak ziarko? Nie. Mogę wszystko wiedzieć, wszystkie, całą historię Kościoła i wszystkiego, ale to nie zasadzi wiary w moim sercu. Wiara zasadza się inaczej. Prawdziwa wiara nie jest nauką o Bogu, nie jest nauką Biblii, nie jest teologią. Prawdziwa wiara jest rzeczywistością, jest duchem. Prawdziwa wiara jest ziarnem, słuchajcie, które zasadza się w naszym sercu. I jak to jest, kiedy te ziarko Bożego Słowa zasadza się we mnie i one, kiedy ja je strzegę, podlewam i tak dalej, ono zaczyna we mnie rosnąć. I dla mnie nie ma nic niemożliwego. Nic niemożliwego dla was nie będzie, powiedział Jezus. Ale co? Jeżeli ja tylko słucham, jak to mówią, jednym uchem wchodzi, a drugim wychodzi. Ale słuchajcie, co mówi dalej. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się zgorszy. Gorszy się znaczy, że co? Mówi, nie spodziewałem się, że będę miał prześladowanie, dlatego że uwierzyłem w Jezusa. I ty wszyscy religijni ludzie już biegną, faryzeusze. Ukrzyżować go z Jezusem. Tak jak mówili, Jezus zbudził Łazarza, to mówili, że trzeba Jezusa zabić i Łazarza też. Tak samo i nam mówią. O, jesteś innym człowiekiem, poznałeś Jezusa? Jezusa ukrzyżowaliśmy i ciebie też potrzeba ukrzyżować. Bo tak samo mówisz jak Jezus. Dlatego tutaj mówi, że ale nie ma w sobie korzenia. Ten człowiek posiany na gruncie skalistym nie ma korzenia. Pamiętajcie, tego nie ma korzenia. Zaraz zejdziemy do innego miejsca Pisma Świętego, że zobaczymy, że to my sami zakorzeniamy się. My sami z wolą i z wiarą wypuszczamy korzeń i zakorzeniamy się w Królestwie Bożym. Zaraz do tego przejdziemy. I teraz tak. A posiany między cierni to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zduszają słowo. Czyli co? To ziarnko słowa. I plonu nie wydaje. Jakiego plonu? Zduszają ziarnko i chociaż by chciało to ziarnko ożyć, słuchajcie, bo co? Ziarnko potrzebuje troski i opieki. Nie może tylko zostawić tak, no nie? Bo te rzeczy, że ty je zostawisz i potem robisz co innego, troszczy się o rzeczy, o przeróżne rzeczy, słuchajcie, tego świata. Żeby mieć bogactwo, żeby mieć to czy tamto i tak dalej, to przynajmniej tak można parafrazować z tego, co tu jest napisane. I okazuje się, że ty zostawiasz to ziarnko i co ono robi? Ono jest zduszone. I na pewno po jakimś czasie umiera. I teraz. Plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słucha słowa i rozumie. Ten wydaje owoc. Jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Wiecie, Słowo Boże, ono jest ziarnem wiary. Słowo Boże, dlatego, że pochodzi z ust Boga i to nie jest słowo, które wychodzi z człowieka. Ono ma specyficzną moc, słuchajcie. Jeżeli ono wchodzi do mojego serca, ono ma potężną siłę rozwoju i przemiany mojego życia. Słowo Boże. Jezus powiedział, że nie będzie człowiek żył. Słuchajcie, to jest napisane jeszcze w Starym Testamencie. Chlebem samym, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Czyli moje życie i twoje życie, życie dla mojego serca, życie dla mojego raju wewnętrznego,
Jest to Słowo Boże. Jest to Słowo Boże. Dlatego, że sam Jezus żył w takim życiu. I to nie chodzi, że ja słucham Słowa Bożego, bo wielokrotnie jest o tym mówił. Nie bądźcie słuchaczami, ale bądźcie wykonawcami. I teraz, kiedy, wiadomo, chcę wykonywać Boże Słowo, ale Jezu, jak mam to czynić? Duch Boga, dlatego, że Ty szanujesz Jego Słowo, a Słowo jest Duchem i sam Bóg zasadza je w Twoim sercu, w Twoim ogrodzie Bożym, w ogrodzie Eden, to Ty, kiedy czcisz te Słowo, szanujesz te Słowo, wtedy Duch Boga je podlewa i zasadza je w Tobie coraz i ono daje, ono rośnie, tak jak tu jest powiedziane, że wyrosło i stało się wielkim drzewem. Ptaki niebieskie symbolizują duchowe istoty. Wtedy w Twoim królestwie, słuchaj, w Twoim życiu są ptaki niebieskie, są aniołowie, którzy w Twoim życiu operują. I tak jak w życiu Jezusa, kiedy Jezus usługiwał, jest powiedziane, że przystąpili aniołowie, usługiwali Mu. To jest w tym miejscu, kiedy Jezus wychodził z postu. I teraz, żebyśmy mogli, czyli co, zobaczyliśmy tutaj, że jest tak, że to nie jest tylko tutaj, że Jezus porównuje Królestwo Boże do ziarnka. Widzicie, że to Królestwo Boże jest tak naprawdę, jest wiarą. Królestwo Boże jest duchem wiary. I dlatego mówi, gdybyś miał wiarę, jak ziarko musztardy, i byś powiedział tej górze, wiecie, bo ta wiara jest początkową wiarą. Kiedy za nią pójdziesz, to wszystko jest możliwe. To jest Twój refleks, to jest Twoja decyzja. Decyduj ufać Bogu, decyduj zaufać Słowu. Jak zdecydujesz i nie zwątpisz, pokonasz wroga i przeciwności i osiągniesz swój cel. Dlatego, że to była wola Boża i Ty zdecydowałeś posłuchać Bożego Słowa. Zdecydowałeś. Zobaczcie, Pismo mówi też, Jezus mówi o dwóch budowniczych. Jeden budował na fundamencie swoje życie, czyli to stosował Boże Słowo w swoim życiu. Tutaj jest pokazane, że to ziarko już nie jest tak w ogrodzie zasadzane, ale jest tak jakby fundament budowany i budowa domu jest. I teraz, kiedy przyszły te próby, to ta cała budowla, która była zbudowana na Bożym Słowie, ona cała się ostała. Przejdziemy do Psalmu 92 i przeczytamy Psalm 92. Czytamy od 13 wersetu. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma. Palma jest wielkim drzewem. Co Jezus powiedział? Że Królestwo Boże jest co? Jak ziarko, ale co wyrośnie jak? Wielkie drzewo. Tu mamy to samo. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma. Rozroście się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Zobacz. Zasadzeni w domu pańskim, ale kto ich tam zasadził? Dom pański porównany jest tutaj do ogrodu Eden, do miejsca, gdzie sam Pan przebywa. Słuchajcie, powiedziałem, ogród Eden był ogrodem Boga. I tu jest pokazane dom pański. Dom pański jest domem Pana. I zobaczcie, tutaj on mówi, psalmista, że zasadzeni w domu Pana, kto zasadził w domu Pana? Oni sami. Oni sami zasadzili się. Jak oni się zasadzili? Przyjmując ziarno Bożego Słowa do swojego serca. Oni zaczęli te ziarno podlewać, trzec i tak dalej i zaczęli zapuszczać korzenie. Dlatego apostoł Paweł mówi, ja zasadziłem, bo on pierwszy zwiastował, dał im Boże Słowo, przyszedł prorok Apollos, słuchajcie, podlał te słowo, a Bóg dał wzrost. Czyli widzicie, że słuchanie Bożego Słowa, tak jak Jezus mówi, że siewca sieje ziarno, miał na myśli siebie. Tutaj mówi Paweł to samo, że on był siewcą, który siał ziarno, ale moją odpowiedzialnością i Twoją odpowiedzialnością jest, żeby te ziarno chronić i żeby je odpowiednio podlewać i strzec w swoim sercu. Bo te ziarno, da mi źródło życia. Wytryśnie z mojego serca źródło życia. I teraz zobaczcie. Jest powiedziane tak.
wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Czyli co? Ci ludzie stoją bardzo blisko Boga. Tam, gdzie On mieszka. Bo oni przyjęli ziarno Królestwa. Oni zasadzili się w Królestwie Bożym. A Królestwo Boże w nich. Są nierozerwalni z Bogiem Ojcem. Nierozerwalni z Bogiem Synem. Nierozerwalni z Bogiem Duchem. Dlatego, że oni się połączyli. Wiecie, co mówi Pismo Święte? Jezus powiedział, jeżeli nie zostawi wszystkiego w tym świecie, nie jesteś mi godzien. Nie możesz być moim uczniem. Nie możesz stać się takim jak ja. Nie możesz mieć tego ducha, którego ja mam. On tłumaczy. Jeżeli chcesz pójść za mną, musisz zaprzeć się samego siebie, swego ego, tego, co chcesz i tak dalej. Jeżeli kochasz żonę, męża, ojca, matkę bardziej niż mnie, nie jesteś mi godzien. Wiecie, dlaczego tak powiedział? Dlaczego, kiedy Jezus nauczał, przyszła matka Jezusa i jego bracia, słuchajcie, i mówią, o matka, i bracia twoje przyszli i chcą z tobą rozmawiać. A Jezus mówi, kto jest moją matką i moimi braćmi? Spojrzał po tych, co słuchali Bożego Słowa, których On nauczał i oni sobie te słowo Jego zasadzali w swoim sercu i tam w tej obecności Bożej budowali się, zasadzali się w Królestwo Boże ci ludzie. On mówi, to jest moja matka i moi braci. Ci wszyscy, którzy pełnią wolę Ojca mojego, są moją matką i moim bratem i moją siostrą i tak dalej. Rozumiecie? Że tutaj oni zasadzając to słowo, słuchając Jezusa, nauczyciela, tego, który siał ziarno, oni wypełniali wolę Ojca. On powiedział, oni, ci właśnie tutaj, oni, moją bratem, moją siostrą, moją matką są, dlatego, że oni wypełniają Bożą wolę, bo oni słuchają słowa. Rozumiecie? Jak mogę wypełniać Bożą wolę? Zasadzając Słowo Boże w moim sercu, strzegąc tego Słowa, dając Mu wzrost przez podlewanie i wypełniając te Słowo w moim życiu. I teraz mówi tak, jeszcze w starości przynoszą owoc. Jaki owoc? Owoc Boży. Pokój, radość, miłość, wstrzemięźliwość. Tam jest napisane, apostoł Paweł opisuje o owocach Ducha Świętego. W każdym bądź razie to jest owoc Ducha Bożego. Owoc, jaki przynosił Jezus, jaki wydawał sam Jezus. Zobaczcie, w starości przynoszą owoc. Są w pełni sił i świeżości. Dlaczego? Bo Królestwo Boga mieszka w nich. Jest w ich sercach. Wiecie, ilu wierzących dzisiaj nie ma Królestwa Boga w swoich sercach, pomimo, że wiele, wiele lat byli w kościołach? To jest masa, słuchajcie. Jest masa tych ludzi. Jest masa. I oni potem mówią, o, coś jest w obecności Boga, nie czuję to, tamto. Nie czujesz Boga? Bo Go zostawiłeś. Dlaczego masz Go czuć? Gdzie jest twoje serce? A może przyszedł wąż i z każdej strony podchodził cię i żarłeś ze wszystkich drzew ogrodu. I z tego drzewa nabiłeś swoją głowę wiedzą, drzewo poznania dobra i zła. Wszystko wiesz. Wszystko. Znasz wszystkie przekłady Biblii, znasz wszystkie książki i tak dalej, ale wiedza nic ci nie da. Bo ty nie spożywasz z ducha życia. Z drzewa żywota masz jeść. Nie tylko z drzewa poznania. Więcej potrzebujesz jest drzewa żywota, niżeli z drzewa poznania. Drzewo poznania dla twojej duszy jest w budulce. A drzewo żywota to jest to, że to, co już wiesz, wkłada swoje życie. I ty wzrastasz. Zakorzeniasz się coraz bardziej, słuchaj, w dziedzińcach Boga, czyli jesteś przed samym Bogiem. Wiecie, Pismo Święte mówi, że w niektórych miejscach jest powiedziane, że stoją dwa drzewa przed Panem. Albo jest mówi, że ci apostołowie Baranka byli kolumnami w Jego świątyni. Zasadzeni w świątyni, słuchajcie, jak kolumny podpierające całą budowlę, które jest przed zbudować. Potężną budowlę Boga. Wiecie, to są przenośne wszystko. Ale w duchowym świecie, żebyśmy to zrozumieli, bo to jest, są rzeczy duchowe, tak jak Babilon, słuchajcie. Ostatnio rozmawialiśmy i ja w jakiś sposób dotarłem do mnie o Babilonie. Gdzieś ktoś podobno już mówił to. My mówimy, gdzie jest ten Babilon? Gdzie jest ta kobieta na bestii, ten Babilon z Apokalipsy i tak dalej? Wiecie, gdzie jest Babilon? Babilon jest miastem, którego nie widzimy. To jest duchowe miasto. Babilon walczy przeciwko duchowej Jerozolimie.
tej, którą Jezus buduje. Babilon nie jest miastem, które możesz zobaczyć. Tak jak ogród Boży w twoim sercu nie jest dostrzegalny. On jest w tobie, ten ogród Boży. Eden jest w tobie. Eden. Nie ma takiego miejsca w tej chwili na ziemi. Są te rzeki Tygrys, Eufrat i tak dalej. I prawdopodobnie tam, gdzie teraz jest w tej chwili Irak, nie? Ten ogród był tam po prostu zasadzony. Ale kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, ogród został wchłonięty. On poszedł z powrotem do niebios. Ogród Boży jest tam. I dzisiaj ludzie, kiedy odchodzą albo spotykają się z Panem niektórzy, oni są prowadzeni po tym ogrodzie. Oni widzą to wszystko tam. Więc tak. Czytaliśmy Rzymian 12 rozdział. Zobaczmy, co tam mamy napisane. Ja myślę, że ja już mógłbym to skończyć przesłanie, dlatego, że jest to fajnie wszystko już powiedziane. Myślę, że wszyscy już to zrozumieli. A tutaj apostoł Paweł mówi tak. 12 od 1. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba wasza. Wiecie, tu jest podobna sytuacja, dlatego, że przez wiele lat myślałem na przykład, że to jest, odnosi się postu i tak dalej. Ale jest coś takiego, zobacz, że ty możesz ofiarować swoje ciało Bogu, do służby Bogu, do życia tak, jak Bóg chce, żebyś żył. I ty po prostu ofiarujesz. Tak samo jak przy wieczerzy. Czytałem pismo i Duch Święty mówi: zwróćcie moją uwagę na to, że ten kielich, który błogosławimy, że to jest ten kielich, który przed sobą masz, kiedy się modlisz o wieczerze. Że to jest ten chleb, który błogosławisz. Pobłogosławiony przez ciebie i przez twoją wiarę staje się ciałem i krwią Jezusa. Tak samo tutaj ty możesz ofiarować świadomie swoje ciało na służbę Bogu. Tak jak ofiarowani kapłani ofiarowali siebie. I był Aaron, byli inni poświęceni, oddani w służbę. Możesz oddać się w służbę Bogu, zobaczcie. I teraz tutaj jest powiedziane: składajcie ciało swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Dalej. Pamiętajcie, nie wykluczam, że to chodzi też o post. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Wiemy, że w umyśle jest walka właśnie i decyzje są podejmowane w naszej duszy. Co zwycięży? Wola Boża czy nie wola Boża? I dalej mówi tak. Przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre i miłe, i doskonałe. Czyli widzicie, wola Boża zawiera się w Bożym Słowie i w Bożym Duchu. I teraz, kiedy my odnowimy Słowem Bożym nasz umysł, to jest powiedziane, że my będziemy mieli wtedy będziemy myśleć jak Chrystus. Wiele jest, słuchajcie, Słowo Boże ma wiele miejsc, wiele bardzo fajnych rzeczy, że możemy z tego wiele się nauczyć. Teraz to, co chciałem czytać, to jest tak, trzeci werset. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Zobacz. Paweł zasadził. Apolos podlał, a Bóg dał wzrost. Zobaczcie. Bóg udziela przez dawanie wzrostu. Twoja wiara, apostoł Paweł to mówi do niektórych, że ich wiara szybko rosła. Twoja wiara może bardzo szybko rosnąć. Dlatego, że ty przyjmujesz to ziarno, ktoś się podlewa i po prostu Bóg daje wzrost. Dlatego to jest powiedziane, zobacz, że lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jaki Bóg każdemu udzielił. Czyli każdy ma inny wzrost wiary. Nie możesz wychodzić ponad swoją wiarę. Potrzebujesz działać na podstawie wiary. Na ile masz wiary? Wiecie, co jest wiara? Wiara jest przekonaniem. Na ile jesteś przekonany, że Boże Słowo jest prawdą, że to jest wola Boża, że to możesz uczynić? Wszystko jest możliwe, dlatego kto wierzy, jest powiedziane.
Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary czy manifestacje według udzielonej nam łaski. Jeśli ktoś prorokuje, niech będzie to używane stosownie do wiary. Czyli nie możesz sobie stanąć i prorokować w jakichś rzeczach, w które nie wierzysz, że one się staną. Ja chciałem tylko to wam pokazać, że pokazane jest, że ta wiara faktycznie rośnie i ta wiara faktycznie może być używana. Dlatego, że prorokowanie jest manifestacją ducha, a wiara zasadzona w twoim sercu. Duch żyje w tobie, kiedy go przyjąłeś i on chce manifestować rzeczy, ale twoje serce może nie pozwolić. Twoje serce pozwoli na tyle, na ile wiary, na tyle, na ile... Niektórzy mogą mieć głupie serce. Też jest takie. Że mogą zachowywać się, wiecie, sny, wizje, to tamto, a nic w ogóle się nie łączy z niczym. To jest może inny temat. Słuchaj, jeszcze chciałem przejść do Hebrajczyków. Do Hebrajczyków. I wiecie, tam jest bardzo wiele rzeczy powiedziane o wierze. Bardzo wiele. Bardzo wiele. Już jeżeli masz i pielęgnujesz tą wiarę w swoim sercu, wtedy zaczynają się dziać rzeczy. Duch wiary zaczyna kochać twoje serce, bo tam rośnie coś, co jest jego. I ten duch wiary, duch Boga, on jest z tym czymś, co tam zasadziłeś. Czyli co? Ty wzrastasz w wierze, a wiara rośnie w tobie. Rośnie w tobie ta wiara. I zobaczcie, tu jest napisane w 11 Hebrajczyków o bohaterach wiary. I jest powiedziane tak, od 31 wersetu 10 rozdziału czytam. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Czyli co? Trwajcie w wierze dalej. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Czyli co? Wiara, dojrzała wiara, ma wytrwałość. Że ty trwasz, pomimo cokolwiek przyjdzie, ty trwasz, nie? I dalej jest powiedziane, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zlekał. Kto przyjdzie? Sam Pan Jezus. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie miała moja dusza w nim upodobania. Czyli zobacz, albo masz wiarę, albo jej nie masz. Jezus przyszedł do apostołów, jak oni nie mogli wygonić tego demona epilepsji z tego człowieka, on powiedział, że oni nie mają wiary. Powiedział wprost. Ale mówią, żeby tą wiarę mieć, żeby tą wiarę mieć, ty potrzebujesz wypędzić niewiarę. Dlatego tam jest powiedziane, że ten rodzaj, bo on powiedział do nich, wy macie niewiarę. A ten rodzaj tej właśnie niewiary wychodzi przez modlitwę i post. Czyli co? Przyjdź się do Boga, bo modlitwa to jest, że ja przychodzę przed Boga. Bo proste w chi to jest to, że ja przychodzę przed kogoś. Ja po prostu życzę mu dobrze i po prostu to jest taka relacja. Modlitwa z oryginale to jest relacja, że ja przechodzę przed kogoś. I czyli co? Jeżeli ja przychodzę przed Boga, to ja się przychodzę modlić. Ja przed Niego przychodzę. Modlitwa to nie jest klepanie czegoś. Klepię i klepię. Klepię i klepię. Jezus powiedział, wielomówni są pogani i nic nie dostaną. A wasza modlitwa niech będzie tak. Niech będzie z wiarą, słuchajcie. Dlatego, kiedy prosisz Boga o coś w sercu, wiesz, że On cię wysłuchał. I wiesz, że otrzymałeś to. Wiecie, ja wiem, że mogę brzmieć jakiś nie z tego świata, ale ja wam mówię, rzeczywiście, jeżeli apostołowie widzą znaki cuda, które czynił Jezus, nie mieli wiary. Dlaczego? Dlatego, że nie byli przed Bogiem. Przez modlitwę i post. Wiecie, co to był post? Post znaczy po hebrajsku zamknij swoją buzię. Przed gadaniem, przed jedzeniem, przed piciem, wszystko, zamykasz buzię. To jest post w hebrajskim języku. Dlatego oni nakładali wór, dlatego, że oni nie mieli nic.
Ich buzi nie otwierali. Byli w worze pokutnym i to było wszystko. Nie jest tak, jak dzisiaj ludzie mówią, że poszło. Nie je nic, ale gadaj wszędzie. Wiecie nasze słowa, że kto w mowie nie uchybia, jest doskonałym człowiekiem, że każdy uchybia w mowie i grzeszy gadaniem? Naprawdę. Bo my mówimy, często mówimy rzeczy, których Bóg nie chce, żebyśmy mówili. Naprawdę. Tak jest. Dlatego mówię, że człowiek, który może kierować swoim językiem, to całe ciało, całym życiem swoim może kierować, ale to jest niemożliwe dla ludzi. Możliwe jest tylko posłuszeństwo Duchowi Świętemu, kiedy my mówimy i Duch Święty mówi stop. Czujemy, że nie mamy mówić dalej. Czujemy, że to, co mówimy, jest nie tak. A więc, dalej czytamy. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz zobaczcie, jak się cofnie, co? Zginie. Dlatego, że bez wiary człowiek zginie i bez wiary w każdej bitwie diabeł cię powali, kiedy ty nie masz wiary. Dlatego jest tak ważne, żeby w tej wierze żyć. Nie z tych, którzy cofają się i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Zobacz, jak, kto co zginie. Dusza tej osoby zginie. Bo duch wątpliwości przejmie duszę, tak jak przejął Adama i Ewy duszę. Tam przy kuszeniu w raju. On przejął ich duszę. On zdobył ich duszę. I teraz ta dusza jest zdobyta. Trzeba ją teraz odbić. Bo trzeba walczyć o tę duszę. Bo wiecie, tak jak prawda jest taka, że wielu wierzących jest pokonanych. Ich dusze są w rękach diabła. Naprawdę. Oni mają nadzieję w Jezusie, ale wiary tam nie ma. Skoro masz nadzieję tylko, a nie masz wiary, masz problem. Zobaczcie, teraz poczytam wam o bohaterach wiary. A wiara jest przeświadczeniem, znaczy pewnością to jest napisane, tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie cudowne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Kto stworzył światy? Boże Słowo je stworzyło. I te Boże Słowo teraz ono zasadza się w twoim sercu, kiedy pozwalasz, strzeżesz, pielęgnujesz i On stworzy w tobie rzeczy. Stworzy ciebie, w tobie stworzy Chrystusa. Stworzy ciebie, innym człowiekiem się staniesz przez to Boże Słowo. Czy co? Iż przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Tak jak mówią, że było wielkie bam. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Tutaj chodzi o to, że Abel zrozumiał, że popełnia złe rzeczy i potrzebuje, żeby krew, że grzech jest śmierć, nie? I że niewinne życie potrzebuje złożone zwierzątka za jego grzech, żeby on mógł być wolny od tego grzechu, czyli co? Za grzechem wiemy stoją duchowe rzeczy. Kiedy ja jestem wolny, jest przebaczenie, wtedy te duchowe rzeczy muszą mnie opuścić. O to chodziło cały czas w tych składaniu ofiar i tak dalej. Tak samo dzisiaj popełniłem coś, kiedy ja przyjdę do Boga i powiem, Boże, to jest Baranek Boży, to jest Jezus. Ja Go przynoszę za mój grzech. I Bóg Ojciec odpuszcza mnie. I ten duch, który przyszedł w grzechu, który mnie skusił, on musi mnie zostawić, bo ja przyszedłem według rytuału, według wiary do Boga Ojca i przyniosłem właśnie baranka. Tak, to dokładnie to, co mówiliśmy o wieczerzy. Tak samo właśnie dzieje się, kiedy przyjmujemy wieczerzę. My tak naprawdę przynosimy tego baranka i mówimy, Boże, ten baranek spożywamy, to teraz przypominając Ci, że On właśnie, to wszystko, co uczyniliśmy, wszystko na Jego jest złożone. Wszystko było złożone i teraz jest składane, kiedy my przyjmujemy te ciało i krew. Jesteśmy umywani ze wszystkiego, co jest w naszych ciałach, co jest w naszej krwi, co jest grzechem. I dalej. Przez wiarę zabrany został Henoch. Zobaczcie, został zabrany przez wiarę. Nie dlatego, że sobie Henoch chciał, że sobie Bóg chciał i go zabrał, nie? Czyli co? Henoch wierzył. Chciał i wierzył. I Bóg też chciał. Dobra, bo zaraz jest. Aby nie oglądał śmierci
i nie znaleziono go, gdy zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Zobaczcie. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Czyli co? Każdy z nas może w prosty sposób przyjść do Boga, a teraz znając to, że Boże usprawiedliwienie jest w tym, co jest uczynił na krzyżu, że co? Że ja przychodzę do Boga z wiarą, że On jest. I mówię, Boże, Ty jesteś. I ja przychodzę z barankiem Bożym, z Jezusem, który zamiast mnie oddał swoje życie. Że On umarł, abym ja mógł być usprawiedliwiony. On wziął moje grzechy, abym ja ich już nie miał. I to jest właśnie Boże usprawiedliwienie. Że ja przyjmuję Jezusa i kiedy ja przyjmuję Jezusa, przyjmuję Jego naturę, a On w tym momencie, kiedy ja Go przyjmuję, wyczyszcza całe moje stare życie. I w Jego miejsce mam żyć, w Jego duchowości na tej ziemi. I kształtować moją duszę, przemieniać moją duszę, żeby boska obecność Jezusa, duchowość mogła żyć we mnie, tak jak w pierwszym kościele, słuchajcie, w Antiochii. W tamtym zgromadzeniu nazwali uczniów Jezusa Chrystusowcami. Tak byli podobni do Jego. Bo wiecie, cała zasada tego wszystkiego jest, że ja przyjmuję naukę mistrza, a nauka jest duchem. I teraz przyjmując naukę mistrza, ja przyjmuję ducha mistrza. Dlatego ja staję się jak Jezus. Automatycznie. Bo nauka jest duchem. Nauka jest nad osobowością. Dlatego nauka jest królestwem. Dlatego jest to ziarno Królestwa Bożego, które w nas się zasadza. Jeżeli nie ma innej drogi, żeby być jak Jezus, potrzebuje wypełniać Boże Słowo. Postępować tak jak Jezus. Tak jak Jezus by postąpił. Czyli myślę, że to jest na tyle. Nie będę czytał dalej Bohaterów Wiary. 11 rozdział. Tam jest cały czas przez wiarę. Przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę. I to jest ta wiara, o której mówimy. Można nie mieć wiary wcale, tak jak uczniowie Jezusa wtedy nie mieli. Dlaczego nie mieli wiary? Bo na miejsce wiary wskoczyła niewiara. I mówią, Panie Jezu, demona nie mogliśmy wygonić, a wcześniej przecież tak wychodziły. A Jezus do nich mówi, tak, wychodziły, ale wcześniej w Twoim sercu była wiara, a teraz na miejsce wiary skończyła niewiara. I jest w Tobie duszek, który mąci i już Ty nie wierzysz, że ten demon wyjdzie. Już nie masz tego ognia Bożego. Rozumiecie? I Jezus mówi, że ta niewiara potrzebna jest modlitwa przed Bogiem, bycie przed Bogiem i potrzebny jest post, żeby usunąć do swojej duszy tę niewiarę. Żeby znowu zapalić się dla Pana. Spędzić czas z Bogiem, nasiągnąć od Boga. Czyli co? Zakorzeń się w dziedzińcu. W domu Boga. Zakorzeń się. Bądź tam, spędzaj czas. I zacznie Twoje korzenie, zaczną ciągnąć soki z Boga, słuchajcie. Z tego domu Boga, z tej obecności Boga. I zaczniesz rosnąć jak ta palma. Sprawiedliwie rośnie jak palma. Zobaczcie, czemu niesprawiedliwie nie rośnie. Rozumiecie, jakie to potężne jest? Że życiem Boga będziesz rósł. I wszystko dla Ciebie będzie możliwe. Jest powiedział, ja odchodzę, ale Wy, którzy uwierzycie, będziecie czynić takie rzeczy dla mnie. I wiecie, cały świat, całe stworzenie oczekuje, żeby zobaczyć Synów Bożych. To jest w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Ludzi, którzy wyjdą z każdej religii, tak jak Jezus. Jezus był z religii judaistycznej. Z judaizmu. Ale co? Nie zatrzymali go kapłani i faryzeusze, którzy zostawili wiarę. Nie zatrzymali go tamtejsi księża, pastorzy. On zdecydował, nie, ja będę chodzić w wierze. Będę chodzić w duchu Boga, będę z Nim. Będę inny niż wszyscy. Dlatego osiągnął to, co osiągnął. Ale to jest nasze powołanie. Że my mamy zostawić wszelki rodzaj religii, żeby być z Jezusem. Dlatego jest powiedziane, że co? Tak jest powiedział do tej swojej rodziny, nie? Kto jest moją matką i moimi braćmi? Kto to jest? Zobaczcie. Oni wypełniają wolę Ojca. Ja właśnie... Dlatego ja polecam każdemu, kto słucha, albo kto będzie słuchać, znajdź taki kościół, gdzie jest nauczanie Bożego Słowa, manifestuje się Boży Duch, dołącz do tego miejsca, weź ten wykład, to co mówiłem, przesłuchaj to 30-50 razy,
Bo zaraz podobnoż nie zrozumiesz, o czym była mowa, bo jest walka w świecie duchowym. Jest walka. Słuchajcie, przed modlitwą i teraz czuję ducha czarów. Diabeł, duch czarów, te kruki, o których Jezus mówi, przychodzą i wydziobują ziarno Słowa Bożego. On będzie chciał ci wyrwać to, co dzisiaj Duch Święty do ciebie mówi. Ale ty zasad Słowo Boże i strzeż je. Pamiętacie, jak Abraham składał ofiarę Bogu, przymierze zawierał z Bogiem, a Bóg z Abrahamem? Kto tam krążył? Kruki. Kruki chciały zerzeć ofiarę, żeby do niczego nie doszło. I dzisiaj jest mówię o tych krukach, że Słowo Boże jest siane, siewca tu sieje, twoje serce, ale kruki są szybkie. Wiecie, jak kruk przylatuje? Już kiełbasy nie ma rządowo. Odleciała. Okej. Okay. Pomodlimy się teraz o tych, którzy oglądają. I teraz tak, dystans nie jest problemem dla Boga. Tam, gdzie jesteś, Słowo Boże mówi, że w Bogu żyjemy i poruszamy się, że Bóg jest wszędzie w powietrzu. I teraz tam, gdzie jesteś, jeżeli potrzebujesz Bożego dotknięcia, chcę ci powiedzieć, że Bóg Ojciec jest największą miłością, jaka jest we wszechświecie. Może straciłeś ojca, może go nie miałeś, może nie masz matki, może nie masz nikogo, nie masz rodziny, nie masz przyjaciół, ale jest jedna osoba, która kocha cię bardziej, niżeli całe miasto, słuchaj, razem wzięte. I tam do ciebie właśnie ta osoba teraz chce zapukać do twojego serca. Jeżeli otworzysz swoje serce i z miłością zaprosisz go, on zacznie z tobą być i on wypełni twoje życie. Dlatego pomodlimy się. Ojcze, ja modlę się o każdą osobę, która potrzebuje twojego dotknięcia, która słucha tych słów, do której dochodzi mój głos. I Ojcze, modlę się, aby została dotknięta twoją miłością. Jeżeli jest chora, by została uzdrowiona. Niechaj uwierzy w to, że ty jesteś kochającym tatusiem, który uzdrawia. Jeżeli jest samotna, niechaj uwierzy w to, że ty powiedziałeś, że nigdy jej nie zostawisz, nigdy jej nie opuścisz, że zawsze jesteś. Nawet kiedy tego nie czuje dana osoba, nawet kiedy tego nie widzi, Ojcze. Ty jesteś, Ojcze. Niech będzie zdrowa, niech będzie zbawiona, niech Słowo Boże przemieni serce każdego człowieka, każdej osoby, która tego słucha. I teraz obecność Boża dotyka twojego serca, dotyka twojego umysłu, dotyka twojego ciała. Jeżeli tylko pragnie sam sercem, Bóg jest z tobą, nie potrzebujesz biegać i go szukać, dlatego że on jest na wyciągnięcie ręki. Ty w nim żyjesz i poruszasz się, ale nie wiesz o tym. A Boże Słowo to objaśnia, Boże Słowo jest światłem. Ono oświeca nasze serca, abyśmy rozumieli, że Bóg jest blisko, jest kochającym tatusiem. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że albowiem tak bardzo Bóg umiłował świat, umiłował ludzi, którzy nie znali Boga, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, że On jest drogą, że On jest tym barankiem za ich grzechy oddanym na krzyż, będzie wolny od swoich grzechów, będzie wolny od opresji, wolny od swoich chorób. Te choroby wszystkie zostaną zdjęte, dlatego, że Jezus je przybił wszystkie do krzyża. I ty też jesteś wolny. Ojcze, ja nakazuję, aby każdy, kto słucha i pragnie, był wolny. Na imię Jezus bądź wolny. Amen.